Siema, siema, widzu, witam Cię z powrotem na moim kanale. Moim kanale. W ten taki niezbyt słoneczny, taki średnio słoneczny, taki trochę pochmurny dzień. I co? Dzisiaj fajny dzień, ponieważ Team X wypuścił piosenkę. A oczywiście ja lubię oglądać piosenki Teamu X, lubię je komentować. I będziemy właśnie ją komentować, ale najpierw, kochani, kupujcie GPS. Tą kawę, która, nie wiem co, którą reklamuje Masno Gang. Masno Gang w ogóle jeszcze istnieje, no i ważne. Którą reklamuję ja, Zebo. Kupujcie GPS z kodem, nie wiem jaki jest kod Zebo. Kupujcie na Zebranka. Ja nie mam nic z Zebranek, ponieważ ten śmieć mi nie wysłał, ale wykupujcie. I przechodzimy do komentowania nowej piosenki Teamu X. Wiecie, ja tutaj mam mój laptop. Jeszcze tej piosenki nie widziałam. To się nazywa dla rodziny w tym, co oni się bawią, nie wiem, w jakiegoś PZ-a? Dobra. Sorry. Już pierwsza sekunda i widzę pieseczka, więc jeżeli mnie znacie, wiecie, że ja kocham pieski, Zebo też kocha pieski, taki fun fact. I po prostu to jest dla mnie bardzo, bardzo duży plus dla osoby, która wymyśliła, żeby w teledysku był pieseczek. Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny. Czyli jak nagrywacie, nie wiem co wy tam nagrywacie, jakieś pranki, że Czaro spadł z dachu, to też jest dla rodziny? Na pewno rodzice są bardzo dumni. To zdradziłby swoją drugą połówkę i ogólnie podteksty seksualne w drugim filmie, to jest dla rodziny. Rodzice są bardzo dumni, po prostu mama is so proud. Jak się wodzę z moim teamem, nie rób pana spiny. Każda morda robi flex, no to ex, nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy. I znowu piesek! A to oczywiście Leksiu, bo Leksiu jest najfajniejszy, więc Leksiu trzyma pieska. Od razu wszystko się zgadza. Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się tworzy z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, to go ex, nie czekaj do nas jak pies. Wie, w którym miejscu oni robią flex? Mam już smaka na ten track, taki mood. Płatki czy programy, wiesz, że zjadam Fruity Loops. Gram jak nud, więc posłuchaj jak ten bit ci siedzi. Jestem twoim dziadkiem, twoją suka mówi do mnie daj. To nasza chata, jak tu wchodzisz, to bądź. Jestem twoim dziadkiem, twoja suka mówi do mnie daddy? Jakby, jestem suka, przed chwilą mówiłam. Hej Leksiu, ale nie, jakby wszystko co tworzą, tworzą do rodziny i to też jest dla rodziny, ta piosenka. Twoja suka mówi dla mnie daddy, to jest po prostu dla rodziny, to jest family friendly content, family friendly piosenka i on mówi, że jestem twoim dziadkiem? Nie, jak już chce się tworzyć piosenkę z tytułem dla rodziny, to ta piosenka w moim mniemaniu powinna mieć jakiś przekaz, wiecie, dla rodziny. Jezu, byłem nikim, przygarnął mnie Spotlight Agency, Stuart wymyśla mi filmy, jakby, no nie no, wiecie o co chodzi, byłem nikim, dali mi szansę bardzo dużą, dziękuję im, wszystko to robię dla rodziny, żeby kupić, nie wiem, kiedyś mamie samochód, a nie, że twoja suka mówi na mnie daddy. Jestem twoim dziadkiem, twoją suka mówi na mnie daddy. To nasza chata, jak tu wchodzisz, to bądź czujny. Wyjazd zabramy, jeśli twój pomysł jest durny. Gotuję często, bity przez to. Wyjazd zabramy, jeśli twój pomysł jest durny. I to jest funny, ponieważ zaprosili tam jakby Nitra, który wyzywał ich od kurew. I co, i Leksia wtedy nie było, Leksia go nie wykopał za ten. W ogóle, coś wam powiem, to jest w ogóle mega funny, ponieważ ja jakby od samego początku miałam promować team, miałam rozmowę jakby z kimś, kto jest za to wyżej odpowiedzialny i miałam ich promować, nawet jakby miałam coś za to dostawać, no nieważne, miałam ich promować i przyjechałam tam kiedyś pierwszy raz, to byli strasznie jakby dla mnie niemili, a ja się wcześniej z nimi jakby kolegowałam tam z nasu, z Moniką i w ogóle oni byli dla mnie strasznie niemili, więc ja stwierdziłam, fuck them. Potem jeszcze się dowiedziałam, że Monika jakby do kogoś zarywa, kogo ona wiedziała, że ja bardzo lubię, a była moją koleżanką, więc takie trochę średnie. No i ale tak ogólnie to ja jakoś dużo o nich złego nie mówiłam. Na przykład nie nagrałam tak jak wszyscy wtedy. Wszyscy jakby byli członkowie jakiegoś teamu, byli ludzie wszyscy, którzy gdzieś tam pracowali dookoła teamu, bo i Czarek czaruje i w ogóle. Nagrali na nich jakieś, wiecie, niedobre filmy, w sensie gdzie ich krytykowali. A oni potem zbijają sobie z nimi piąteczkę na filmie, Nitro ich wyzywał od kurew, zapraszałem Nitro do domu, a my jakby jesteśmy w tej samej agencji, tam u nich w domu jest taki garaż, w sensie
przy domu, gdzie steward dla mnie zrobił studio nagrań i ja tam mam zakaz wjazdu od nich, bo oni nie chcą, żebym ja tam przyjeżdżała. I tak samo chciałam przyjechać i zrobić po prostu fotkę w domu, bo potrzebowałam do współpracy, a jakby dom jest własnością agencji, to nie mogę przyjechać. A nic im tak naprawdę nie zrobiłam, ale Nitro, który wyzywa ich od kurew, albo Dugel, który od początku chciał ich, wiecie, zniszczyć, nagrał na nich film też jakby niefajny. Okej, więc chyba ich trzeba właśnie cisnąć i wyzywać i ja będę teraz ostrzej po nich jechać, ponieważ może wtedy będę mogła wejść do studia, które zostało zrobione dla mnie, albo do domu, który jest własnością naszej wspólnej agencji, w której też jestem. Pani mam mętli, chcę robić hip-hop, a chodzę dalej wredli. To moja bluza, gadają, że już była, mówili dla... Taka Dali, że już była, czyli chodzi o Dubiela, że ta bluza już była. Ty miałeś jakąś bluzę z H&M-u, a Dubiel miał bluzę z Off-White'a. Chociaż, funny, Dubiel kiedyś łaził tylko w tej bluzie. To jest śmieszne, ale no po co znowu nawiązują do jakby do starego teamu i w ogóle? Nawet nie rozminiam, nic to rodzina, o tym nie zapominaj. 420 przez zielony się nie spina. Czy on właśnie powiedział, że pali zioło? Bo powiedział, że 420 przez zielony się nie spinam? I chyba myślą, że są ekipą Freeza w tym momencie, ale nie są. Nie spina, ją zieraś lego nasze ruchy. Wiem kto to styl, zobacz nasze ciuchy. No właśnie, wy nie macie stylu, nikt z teamu X nie ubiera się dobrze. To jest twoja opinia. Subiektywna! I co teraz? Jakby ja, nie no, może ja się jakoś tak super nie znam na modzie, ale Masza na przykład, Masza ma fajną stylówę zawsze. U nich się nikt nie ubiera dobrze. Wszystkie dupy u nich, no czasami może nadstud lepiej wygląda, ale i tak to nie jest jakiś styl. Oni a śpiewają jakby normalnie, wiecie, łazili w Gucci, Fendi, albo nawet nie w Gucci, Fendi, bo czasami ludzie mają zajebistą stylówę, jak kupują w lumpie. A oni noszą typowe rzeczy z sieciówek, typowe, które nosi każdy na ulicy praktycznie i oni śpiewają w każdej piosence, że mają zajebisty styl. No dojebane po prostu stylówy. Dojebane. Ja lubię Karola, ja wiem, że to nie oni pisali te teksty, tylko dlaczego oni się w ogóle, akurat Karola Ferry lubię, dlaczego oni się zgadzają to śpiewać, bo jakby rozumiem, że to nie wy piszecie te teksty, ale jesteście łampami jakby wzorze, ktoś wam mówi co macie robić, a wy to robicie, no nie, no możecie też zdecydować, czy chcecie to śpiewać, czy kurde nie. To swoje, nasza czwórka lepsza niż ich troje. A ja słuchałam ich troje i miałam takie, błokam się prawie, bo ja uwielbiam Wiśniewskiego i ich troje i Wiśniewski Adopt Me. Ale ogólnie Aleksio ma fajny głos. Ale czemu oni nazwali tę piosenkę dla rodziny? Ja nadal jakby tego nie kumam, nie mogli tego nazwać, nie wiem, chłopaki, czy nie wiem, flex, czy logo X, cokolwiek. A tutaj jest jedyne jakby nawiązanie do rodziny, jest przez jedno zdanie w refrenie i dla rodziny. To spiny, każda marda robi flex, logo X, nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy, wiesz. Nie widzą w czyim chodzę merchu. Dalej nikt mi niż TK na zawsze w sercu. Jestem spokojny, nie... Co to jest TK? Ponoszę się emocją, chyba że nabicie. Wtedy wchodzę mocno! O, akurat tutaj fajnie, ja lubię jak on krzyczy, w tym takim Polo Gang też tak fajnie krzyczał i Julka krzyczała i mi się to podobało. To jest nice i jego zwrotka też jest chyba nice, nie wiem czy ona się już skończyła. A z tego co wiem, to on chciał przejść na emeryturę. Ale ogólnie jego zwrotka jest spoko i mi się podoba, jak on krzyczy. Krzyczy dla mnie więcej. Nie no, żartuję. Nie podoba mi się on, tak wiecie, wizualnie. No i ma dziewczyna. Ale mi się podoba, jak on krzyczy i tak samo jak Julka krzyczała, to też mi się podobało. Nie wiem czemu, ludzie się z tego śmieli, ale mi się podoba, jak oni krzyczą. Daruję nie omami, rodzina i lojalność, prawdziwość dla się mali. Garda wysoko, prawy prosty się przywita, nie porównuj mnie do typa, którego mam na hit. Czy to był pocisk dla Kacpra Błońskiego? Bo jeżeli nie, no to Kacper Błoński ma raczej cię na hita, bo ty, Czaro, masz 1,70 m, a Kacper Błoński jest troszkę wyższy i Kacper Błoński... Mam wrażenie, że w ogóle Błoński się strasznie wkręcił w ten, w to MMA i widać jakby progres u niego i w życiu, w sensie w zachowaniu. Znaczy, nie wiem, nie gadam z nim na co dzień, ale tak jak patrzę po tym, co prezentuje sobą w internecie, a on się często dawał ponosić emocjom, a teraz jakby to się nie dzieje, więc mam wrażenie, że ten sport go wyprostował i tak samo mam wrażenie właśnie, że się wkręcił, że chodzi na te treningi w ogóle i mam wrażenie, że jakby doszło do walki Czaro-Kacper, sorry Czaro, ale Kacper by cię pierdem zwalił, dmuchnięciem. Takie jakieś mam wrażenie, przepraszam. Akurat u Dubiela nie wiem jak to będzie. Mam lekkie też wrażenie przeczucie, że Dubiel może wygrać, a tutaj to po prostu mogłabym obstawić wszystkie moje pieniądze, że Kacper cię by zjadł. Ale ej, on ma w ogóle jakiś
kompleks tego Kacpra, bo widziałam na jednym odcinku Timu, chyba pizzę robili czy coś, że on był numerek 21, bo w tym takim challenge'u macie koperty z numerkami i on sobie zaczął przykładać to do tego, więc no mają cię nie porównywać, a sam jakby świrujesz. Szomek, mają cię nie porównywać, jak nawet w tych samych butach chodzisz. Latam po bitach, tak jak leci gras. Za mną mam film, każdy z nich to mój brat. Czemu oni znów mówią, że są braćmi? Ona dała mi kosa, oh my god. W sumie co z tego, skoro zrobiłem jej wsad, baby. Co znaczy, zrobił jej wsad? Wszystko to, co robię, co tu tworzę za rodzinę. No ja mówię, bit jest git, bit jest git. Bit jest git, tak jak mówię, bit jest git i podoba mi się jakby, jak Lek się nawija. Wiem, że to oni nie pisali, ale po co znów jakby nawiązują do Timu. To są dwie osoby, które są porównywane, że tak powiem, do Timu, bo Pieszko jest porównywany do Marcina, a Czary jest porównywany do Kacpra i cały czas nawiązują do tego Timu. Nie wiem, mają jakiś kompleks z tego? Każda morda robi flex, logo X, nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy w pies. Wszystko to, co robię, co tu tworzę dla rodziny. Jak się wodzę z moim teamem, nie rób o to spiny. Każda morda robi flex, logo X, nie czekaj do nas jak pies, my robimy ruchy w pies. Słodki, ale bym go pogłaskała. Jest jakiś przysłodki. Jedyna osoba, którą bym z tej pogłaskała z tego teamu. Boże. Przez to wszystko nie skupiałam się na teledysku, na wykonaniu. Ej, jednak to komentowanie piosenek nie jest takie łatwe. Musisz się skupiać na muzyce, na tekście, na nich, na wszystkim. Ale chyba było spoko. Jakby, jeżeli nic mnie tam tak, wiecie, nie przeszły mnie ciary cringe'u, oglądając to tak wizualnie, to znaczy, że jest git. No, bo jest git, a co ludzie piszą? Niech Czaro bije do tej nuty, do oktagonu. Czyżby walka z Błońskim, ktoś tutaj napisał? Spodziewałam się, że to jest jak mocne. To nie jest mocne, to jest jakby normalne, jakoś mi to nie zapadło w pamięć, wiecie, nie nucę tego. Co to jest to TK, bo ludzie to tutaj cytują, co to kurde jest? Ale nie było takie złe, jakby myślę, że to jest jak na razie ich najlepsza nuta, tak mi się wydaje. Nie podoba mi się jedynie, jak mówiłam, to nawiązywanie do Timu. Nie rozumiem, czemu tytuł jest dla rodziny i czemu jest moim dziadkiem. Jeden wiązek, chłopy z tym robią marszu mocniej dziewczyny. To jest też chyba prawda, bo z tego co słyszałam, to takiego ostrego autotuna było słychać tylko u Karola, ale Karol go nie ma, nie umie śpiewać. Dobra, ale generalnie oceniam to tak, że jest to najlepsza nuta ich. Jak mówiłam, pozytywnie szeoszyło, nie wiem. No kochani, to by było na tyle. Kupujcie Zebranka. Dajcie znać, czy chcecie, żebym ja nagrała jakąś piosenkę, bo ja chyba jestem jedyną youtuberką, która jeszcze nie nagrała żadnej piosenki. Może nagram jakąś balladę miłosną z Zebo. Zostawcie, moi drodzy, 100 tysięcy łapek w górę, jeżeli chcecie kolejny film z moim udziałem na tym kanale. Jeżeli chcecie, żebym przejęła ten kanał, to zostawcie 200 tysięcy łapek w górę. Wpadajcie na Instagrama Zebo, bo ogólnie Zebo ma mało obserwacji na Instagramie i trzeba mu dobić trochę więcej, słuchajcie. Trzeba troszkę więcej, ile on ma. On ma 278. Trzeba mu dobić tak chociaż 300 tysięcy, moi drodzy, bo nie, ja nie mogę mieć takiego chłopaka, który ma tak mało obserwatorów, tak nie może być. I co? I wpadajcie też na mojego Instagrama. I to by było na tyle, kochani, wesołego prima aprilis. Peace.